serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się na planie, jak widzicie, małej uliczki, gdzie robimy sesję z Madame Zulą, bo modelką jest właśnie ona, bynajmniej nie ja. A sesja jest o kobiecości. Kobiecości okiem drag queen. Jak to wyjdzie? Czy będzie fajnie? Już jest. Ale przekonamy się za parę tygodni. Ja jestem dobrej myśli. Starają się wybrać z tego, z tej kobiecości, wiesz, wyciągnąć jak najwięcej, żeby być jak najpiękniejsze na scenie, być najbardziej różowe, mieć jak największe piersi na pewno i być idealne, jak kobiety. Ja się zastanawiałem, chyba z przypadku. To był to totalny przypadek. Ale właśnie zauważono u mnie walory tej pięknej kobiecości. I tylko postanowiłem to wykorzystać. Myślę, że to nowa plaga.